pan komendant. Panie komendancie, melduję, zadanie zostało wykonane. Państwo tylko ludziom zrobi szkody na razie. Bo panie wziąć szyby, powylataj tam, ten budynek tam ma popękany, rysowany jest. A konie wybuchy jednorazowo wywalają, no to bójcie się, bo tylko można. No, a tu po 20 lat robię mi. Bo jak zlotowy to jeszcze nie wybuchy były, jak te helikoptery to były jednego roku. Ach, to panie takie po 100 kilo ładunki zakładają. Ile to się go będzie ratować? Panie, to powinien być rowy pobudowany, żeby ta ludność odpoczywała, a nie stale huki, wystrzały, panie, zrywają się ludzie. Chyba już koniec z tym powinien być. Ostatniego zimę ratuję, a na drugie zimę już go ratował nie będę, powinien nowy być. Nowy. Halo? W związku z przekroczeniem alarmowym wody na wodoskazach województwa polskiego oraz przypływem z góry Wisły do Zakroszymia Wojewódzki Komitet Przeciwpowodziowy w Płocku ogłasza z dniem 4.3.76 godzina 15 alarm przeciwpowodziowy dla miasta Płocka Urzędu Miasta i Gminy Wyszogrodzie. W związku z tym polecam uruchomić całe dobowe dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy i uruchomić służby techniczne w Wedrwałach, Rakowie, Chmielewie i Wyszogrodzie. Nie macie żadnych wiadomości z komitetu. No właśnie, na dyżurze. Myślałem, że pani jako dyżurna tu cośkolwiek będzie wiedzieć z tego. Nic pani nie wie. W kilku godzinach. Poprzednik też pani nie czekał. To radykalnie. Informacja. Proszę 8. Mówi Pacholski. Polecam zrobić alarm.
będzie można odspoić część tej tafli lodowej, żeby stworzyć lepsze warunki przepływu wody, a niezależnie tego waszymi ludźmi wykonać tutaj przeręble i my tutaj załadujemy materiału wybuchowego. Tak. Troszkę zrobimy takie tąpnięcie. Jest w tej chwili wojsko i tutaj ono zabezpiecza most. Jakby coś się ruszyło, to ewentualnie będziemy mogli stawić czoła temu zatorowi. Ale jednak zagrożenie tam jest. Jak nie, no na pewno, że jest, bo to jest rzecz normalna. Za 3-4 godziny, żeby wszystkie służby zgodnie z opracowanym planem stawiły się. To chyba każdy już na swoim polu będzie załatwiał, no, prawda? Jest naprawdę sytuacja alarmująca w tej chwili. I mniej więcej się orientujemy, kiedy takie zagrożenie może zaistnieć. Nie może, tylko jeżeli chodzi o zagrożenie, to ono już jest. No, nie ma tutaj co ukrywać, bo jest stan 5,65 i to jest chyba poważna już sprawa i trzeba tutaj... Nie, oni spadli. Dobra. Teraz do góry tam. To można go opuścić. Już? Puść się. Cierpię na bezsenność, ale przy tych wstrząsach, żeby się
nie zawalili całej mury, bo bym w ogóle mnie nie zagnietło. Przy tych wstrząsach to takie, sam nie wiem co było. Mają zacząć w przyszłym roku ten most do tego magistrali. Tam dalej mają. To nowy budować. Tak. To jeszcze jest przyklepane to będą robić. I mi się zdaje, że chyba w tym roku się wezmą prędzej. Ale wie pan ile to już lat? Przecież ile tu forsych to idzie? Przy takich mostów to by dwa piękne mosty, nawet dwupoziomowe i kolej mogła być i to jest takie w ogóle miasteczko, że tu na nic nie nastawione, tu w ogóle coś nie potrzeba. Chyba nie ma przemysłu, nie ma co. Tą celulozę w ramach RWPG tutaj. No ale jest taki punkt, że i dobry, i niedobry. Mamy 6 gospodarstw zagrożonych na terenie tutaj naszej działalności Urzędu Miasta i Gminy i może tak tylko krótko w liczbach, więc 26 osób, 8 koni, 46 świń i 31 sztuk bydła. To jest siła nadprzyrodzona, której nie można przewidzieć i sprawa wygląda w ten sposób. Będę się starał, kiedy będziemy remont prowadzić tych mostów, więc jakieś blachy z rozbiórki będą. Ona się będzie nadawała na obicie tych drzwi do magazynku broni, rozumiesz? O to ja rozumiem, ale chodzi mi o jedną sprawę, że ty nie rozumiesz, że sprawa wygląda tak, że tu jest taki żywioł, który nam może zepchnąć ten lód, ten most. Na 32 godziny razy 15,50. Paka 9,90. Głos świetla 60. 496. Może być to stara, użyteczna blacha, byleby zabezpieczyć, obić drzwi blacho, by odpowiadało to warunkom bezpieczeństwa. W tej chwili mamy obronę mostu. W tej chwili musi się nastawić na to, że jeśli przejdą lody, to jest żywioł groźny, kiedy przepuścimy lody, nastąpią remonty, więc będą te urywki blachy starej. No, ale w tej chwili to jest ważne żywioł. Jak żywioł przepłynie, więc jak
żywioł przepłynie, to będzie wszystko w porządku. Ale drzwi blacho muszą być obite. No ten most to i tak ma dużo szczęścia. To szkoda, ile to pieniędzy. Szczerze powiem, to była budowana prowizorka po to, żeby to stało rok czy dwa. A to już stoi ile czasu? 30 lat. No, 30 lat. A ile bombardowania było? Ile szkody było? Tak. A ile przeseł popłynęło? Tylko i żbica i filar daje siłę. Ten most latoż by poszedł, jak ten lud by ruszył. Poszedłby. I wojsko by go nie uratowało. Nikt by go nie uratował. Tak. Pan pamięta, to ile ludzi płynęło w ten czas, kiedy się potopili. To z mostu można było wody nabrać. Tak, tak. I wojsko płynęło. Stodoły płynęły, kolebki płynęły, domy płynęły, wszystko. Ja nie wiem, co za jeden. To płynął na Krzest, Czerwińska. Wpłynął na Kępę i na drzewo w las. Ale w tym roku cały wóz z drzewem i koń. Wóz utopił, konia utopił, tak, a sam się wyratował. Całe szczęście, no, wyratował. Całe szczęście, że zdążył ucieknąć. Koledzy, pozwólcie, że w imieniu tej wszystkich zebranych oraz własnym podziękujemy serdecznie wszystkim tutaj zebranym, jak również mieszkańcom Wyszogrodu, za to, że serdecznie nas przyjęli, za wysiłek, który wyście włożyli. Jakoś po prostu chcą nam podziękować i wznoszę toła za zdrowie gospodarzy miasta Wyszogrodu. Proszę bardzo. Tutaj ten młody człowiek nie wiem.